Przecież nie skrzywdziłaby nawet muchy. To jedno z najsłynniejszych filmowych i literackich zdań, kochani. Tak, tak, zabieram Was dzisiaj na pewną opuszczoną autostradę do mało uczęszczanego motelu. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Kto rozpoznał, ten już wie. W bezsenną środę zabieram Was do miejsca zwanego Bates Motel. I tam właśnie poznacie jego właściciela, Normana Batesa. Jak dobrze wiecie, to już jest legendarna postać, zarówno w świecie filmowym, jak i książkowym. A to oznacza jedno, przed Wami znakomita psychoza Roberta Blocka, dreszczowiec z gotyckim i kryminalnym zacięciem, wielkobukowy bezsenny patronat w jednym od wydawnictwa Vesper. Norman Bates to wycofany, zakompleksiony, zaniedbany 40-letni mężczyzna, który od lat mieszka z ukochaną mamą w starym gotyckim domu tuż obok swojego motelu. Mama niestety nie domaga, dlatego też właśnie Norman opiekuje się nią najlepiej jak może. Na dokładkę, tak jak już Wam wspomniałam, prowadzi niewielki motel tuż przy opuszczonej niestety autostradzie i tak jakoś wiążą razem koniec z końcem. Pewnej nocy do motelu Normana przyjeżdża Mary Crane, kobieta, która postanowiła obrócić swoje życie zupełnie dookoła i postawić wszystko na jedną kartę. Nie wie jednak, że ta noc w motelu Batesów pośród ulewnego deszczu w cieniu starego gotyckiego domu, no, przyniesie jej nie lada niespodziankę. Ale historia Mary Crane to jedynie początek. I teraz powinnam zadać pytanie, czy straszy, czy psychoza Roberta Blocka straszy? Jako że mówimy tutaj o dreszczowcu, do tego dreszczowcu z kryminalnym zacięciem, to od razu mogę Wam powiedzieć, że nie do końca straszy, nie o to tutaj chodzi. Dlatego odpuścimy sobie dzisiaj to pytanie, a w zamian opowiem Wam pewną ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ale Norman Bates z powieści był inspirowany prawdziwą postacią, prawdziwym zwyrodnialcem, o imieniu Ed Gein. Pewnie już gdzieś Wam świta to nazwisko, gdzieś już je słyszeliście, a to dlatego, że popkultura w ostatnich latach przerabiała Geina na moc przeróżnych sposobów. Elementy Geina można chociażby znaleźć w Mordercy z teksańskiej Piły Mechanicznej, ale także u Thomasa Harrisa w kreacji bohatera, jakim był dr Hannibal Cannibal Lecter. Sam Ed Gein, zwany Edim, tutaj możecie go zobaczyć, był, podobnie jak nasz Norman Bates w powieści, miejscowym dziwakiem. Ale jak się okazało, był również seryjnym mordercą. Co więcej, on te swoje ofiary przerabiał na różne sposoby. W jego domu po aresztowaniu znaleziono między innymi, słuchajcie, maskę zrobioną z ludzkiej twarzy. Czy coś Wam to przypomina? Znaleziono również kompletny strój z kobiecej skóry. Jak również miski na przykład z ludzkich czaszek. A to jest jedynie początek makabreski. Brzmi to dość makabrycznie, dlatego nie będę już tutaj ciągnąć tego tematu, ale jeżeli jesteście ciekawi właśnie, kim był Ed Gein, co też takiego zrobił i co robił swoim ofiarom, zaglądajcie do internetu i czytajcie, tam się dowiecie. Przyznam Wam szczerze, że sięgając po psychozę, byłam pewna, że skoro tak dobrze znam jej filmową wersję w reżyserii genialnego Alfreda Hitchcocka, no to już mnie tutaj nic nie zaskoczy. A uwaga, niespodzianka. O ile faktycznie nie było tutaj zaskoczeń fabularnych, dlatego że Alfred Hitchcock faktycznie przełożył tę powieść w idealny sposób na ekran, to mimo wszystko, słuchajcie, zachwyciły mnie w tej powieści dialogi. Dialogi wewnętrzne, jakie Norman prowadził ze swoją mamą. To jest absolutny majstersztyk, posłuchajcie zresztą sami. Naprawdę, chłopcze? Powtórzyła jeszcze łagodniejszym głosem. Doprowadzam cię do szału, co? Oj, chyba nie. Nie, chłopcze, to nie ja. Sam doprowadzasz się do szału. I właśnie dlatego ciągle tu tkwisz, przy bocznej drodze. Sęk w tym, że nie masz za grosz oleju w głowie. Nigdy go nie miałeś, chłopcze. Nigdy nie miałeś dość silnej woli, by opuścić ten dom. Nigdy nie umiałeś znaleźć pracy, wstąpić do wojska, czy choćby poderwać dziewczyny. Nie pozwoliłabyś mi. To prawda, nie pozwoliłabym ci. Ale gdybyś był choć trochę mężczyzną, poszedłbyś własną drogą. W książce po prostu dostajemy jeszcze więcej samego Normana Batesa i mamy, słuchajcie, wgląd w jego absolutnie pokręconą psychikę. Poznajemy jego zainteresowania, zaglądamy do jego sypialni, zaglądamy również do jego biblioteczki, poznajemy jego fascynacje,
i razem spoglądamy w lustro. I powiem Wam, że to lustro to jest jeden z najbardziej fascynujących w tej książce motywów. Nie chcę Wam tutaj za wiele zdradzać, ale powiem Wam, że Robert Bloch po prostu w idealny sposób pokazał, jak działa umysł człowieka chorego. Okazuje się też, że Norman w książce jest o wiele bardziej świadomy swoich problemów. On jest o wiele bardziej świadomy samego siebie i tego, co się z nim dzieje, czego nie dało się już pokazać w filmie z oczywistych względów. Całość, powiem Wam, nie jest długa, dlatego że ta książka ma 170 stron, ale przyciąga czytelnika swoją gotycką i kryminalną atmosferą. Robert Bloch stworzył tutaj świetną morderczą zagadkę, dorzucił również mnóstwo psychoanalitycznych ciekawostek, no a jego Norman Bates jest taką postacią, której nie da się wyrzucić z pamięci. O nim po prostu, no myśli się po lekturze długo, tak jak myślało się po obejrzeniu filmu. Powiem Wam, że tak jak rzeczywisty Ed Gein, taki Norman Bates przeszedł po prostu do historii. Myślę, że kto jeszcze psychozy nie zna, w literackiej wersji, ten koniecznie musi poznać. Tym bardziej, jeżeli lubicie właśnie porządnie napisane dreszczowce, a nie lubicie się bać, nie lubicie takich klasycznych horrorów, no to jest, słuchajcie, klasyk. Warto poznać tę historię, a na deser wybitna ekranizacja Alfreda Hitchcocka na dokładkę. Powiem Wam, że w tej ekranizacji Hitchcock zawarł cały ten powieściowy suspens. Suspens, który w powieści również trwa od początku do samego końca. A teraz, kochani, od wydawnictwa Vesper mam dla Was dwa egzemplarze Psychozy do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: najciekawsza Waszym zdaniem zwyrodniała postać w popkulturze, macie do wyboru do koloru z filmów, z seriali, z książek, z komiksów, z gier, jakąkolwiek postać wybierzecie i opiszcie mi dlaczego. Konkurs trwa do 15 listopada, a ja na dniach wybiorę dwoje zwycięzców. Nie miałam pojęcia, że Psychoza w tej literackiej wersji również zrobi na mnie takie wrażenie, tym bardziej, że tak jak powiedziałam, fabuła pozostaje ta sama, a jednak dostajemy o wiele, wiele więcej. Po więcej również zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli mało Wam jeszcze grozy, to zapraszam Was na Amityville Horror Jaya Ensona, czyli legendarny, nawiedzony dom. Tutaj właśnie poznacie jego historię. A jeśli jesteście nowi, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. O horrorze opowiadam tutaj co tydzień, w środę, w każdą środę, bo środy są na Wielkim Buku bezsenne. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!